riot gear with the helmets, with the shields, at least suggest that they believe that there's the possibility that people armed are on the streets still. But they say Sky News at midnight, and police are dealing with what they believe are terrorist incidents in a variety of locations around central London. Eyewitness reports that a van drove through pedestrians on London Bridge, resulting in a number of casualties, and the police opened fire. They thought they were responding to something far more serious than a road traffic accident. Well, indeed, Sky Source is telling us a little bit earlier, telling our Home Affairs correspondent, in fact, Mark White, that this, they believe this incident to be terrorism. And much of the information, much of the solid information that we've been receiving, receiving this evening has been coming from the Metropolitan Police themselves via their social media accounts. And the very latest coming to us in the past couple of minutes, the following. They say this: please remain calm, but be alert and vigilant. We are using all necessary skills and resources at London Bridge for our market and what are separate locations that have been identified by the Metropolitan Police. There were also reports of an incident nearby Potter Market, several reports of stabbing supposed to have taken place there. The police responded, armed police responded. They say that shots have been fired, and latterly we were told that they were also dealing with reports of an incident in and around the Vauxhall area. Now, just in terms of the geography, as we look at these pictures of armed police very close to London Bridge itself. The geography of the matter is that London Bridge and Borough Market are but a short walk from. It looks like these people are being there's no police presence around them, but they have their hands on their heads, and they're being escorted, pushed west out of the direction from London Bridge. There you can see in our pictures, and these are people who are, well, it's difficult to say, but there are young people, old people, there's men dressed in suits, there's a few clutching a couple of bottles of beer, there are a few in tears. So these are clearly people who are being moved out of the area, and it seems that someone has told them to put their hands on their heads as they are doing so. Katharina, thanks very much indeed. Let's bring in again Sky producer Nick Stiliano, who's on the streets of London this evening. Nick, tell us where you are and what you've been seeing. Just south east of Borough Tube Station, 5 kilometres. Martin. Centek. Centuś. Chodź, zobacz, co się dzieje. Yeah, I live at the back of the Bob station. I can get access from my house. Teraz pokazywali ludzi, których wyprowadzałem z całej ziemi. Nie. Zobacz. The problem is, of course, that the police. Przed chwilą pokazywali ludzi, jak wyprowadzali ludzi z rękami na karku. With Katharina, they are trying to get as many people out of the area as possible. But of course, with closing the bridge, closing London Bridge, closing the tube station, and oni zamknęli Londyn. Wjechał. Hilton. Nie mówią, czym wjechał, ale zobacz, z różnych dzielnic Londynu są zdjęcia. Pokazują ludzi wyprowadzanych z knajp z rękami podniesionymi do wież, jak aresztowanych, a to są biali ludzie. Kupę policji. I nie ma nigdzie kurwa ciężarówki, to jest najlepsze. Pisia, przepraszam. Ale zobacz, jest tyle materiałów z tego.
Strona tam przylega, mam strasznie rozbieżne informacje. A ty wiesz, że ludzie w Polsce nie wiedzą, że się coś stało? W Polsce nigdy. Przed chwilą pisałem, to ludzie wszyscy w szoku. Wiesz, go to interesuje. Tu siedzi. Ale telewizja nic nie pokazuje, o to chodzi. Ale mnie zastanowili ci ludzie wyprowadzani z rękami podniesionymi do góry. O co chodziło? Dobra, idę gotować te moje Michalinki. Kiśka, uśmiechnij się. No uśmiechnij się, skarbie. Co ty się przyjmuj, widoczki, no? No, w czasach niebezpiecznych jestem bezpieczny. O jaki jestem bezpieczny teraz, tak, ojej. Ciebie ostatniego uratuj. Tak, tatuś kocha, Marcin kocha, wszyscy kochają, nie? Zadowolony? Co smaczka? Czy ty chcesz smaczka? Smaczu siadamy? Smaczu siadamy, mamy na bekonku. Chodź kochanie, antymuslimskie smaczki mamy. Tak, tutaj takie zareklamujemy. Firma się nazywa Bakers i ma smaczki, które są z bekonkiem. A to jest moja ten broń, którą chodzę do pracy. To jest nóż do tapet. No, to można nosić. Normalnego noża w Anglii nie można nosić ze sobą, bo jest karalne, ale nóż do tapet można. Czekajcie, bo znowu jedną ręką otwieram. Czekaj. No, uśmiechnięta. Uśmiechnięta morda moja. Czekaj, morda moja, uśmiechnięta. Otworzymy ten tapet z tymi maczuszkami. Już ci dam. Proszę. A kto poprosi ładnie? Ale ładnie. O, jak ślicznie. Proszę bardzo. Dziękuję. On się sprzeda za smaczka, Marcin, mówię ci. Pies, który się sprzeda za smaczka. Sprzedaj na suka to nie. No ale samiec sprzedaje. No czekaj, to jest ściema wszystko chyba, nie? No koleś jest podstawiony, ale to jest ściema w ogóle. Jak to, nie ma ciężarówki? Ludzie mówią, że nic nie słyszeli. And how many people were crowding in this, you described being in the basement, how many people? About 20 people, yeah. And were people sort of looking on their phones, how were you finding out what was happening? Yeah, people were looking on the phones, but the news was a bit slow to kind of catch on. But yeah, people checked Twitter and rang relatives who then sort of checked on news websites, and it slowly came through. And as you were gunfire at London Bridge. Because obviously now we're standing sort of about sort of 10-15 minutes walk from where you were now. What were you seeing as you were coming through to this? Lots of kind of first aid kits and lots of medical kind of things. There were people on the ground previously. And apart from that, just lots of armed police and vans and that kind of thing. And what exactly were the police saying to you as they're trying to get zobacz you out, na jego mowę ciała. Out of the area? They said they're looking for suspects across London and they were potentially unsafe where we were. Tak, pal więcej. We should move basically towards this Waterloo, which was the safe place. And I imagine proszę, there were plenty of people around. Ale zobacz na jego. Yeah, pretty much. Let's get drunk. Monday bank holiday. Let's get drunk. It's kind of hard to tell when people are moving, but yeah, it was certainly walking up to the station. Kurwa. Chodź. To jest kolejna ściema. And how did you, at what point did you realize that you sort of felt it was safe to leave the basement? Did the police sort of come down round by the? They forced us out. So they came into the restaurant. Yeah. Yeah, and they said it was not safe to be there anymore. Thank you very much. I buźka Kaczyński. No kurde, Kaczyński. No i ta piękna. A ten z tyłu się w drapie, kurwa. Ja pierdolę, przecież to jest cyrk. To jest cyrk. Trying to escape what was happening outside that eyewitness Simon there describing
No dobra, jest dużo karetek, ale przecież nie pokazują ani żadnego wybuchu, ani tego aktu, gdzie ktoś wjechał. Spokój, bo ja tam na tych wiadomościach czytam różne zbieżne informacje, co tam się stało. No. Ludzie na boku. Ludzie normalnie tam, gdzie jakaś przecież była pokazana para. To nie jest tanika, tam jest trzy. Ta se biegnie po prostu, bo ona ma to po prostu biegnie, pierdoli. Stary. Jakiś cyrk w ogóle. Było zamknięte wszystko. A co ludzie biegają? Po bramie z ulicy, chyba jesteś przystojny, bo coś powiesz. Oni tam pierdolą, czy jest gdzieś w knajpie, gdzieś na rogu i słyszą po prostu... Słyszą dźwięk karetek, czy jakiś tam służb. Czyli nawet nie wybuchu. No, tak, bo nie będzie wybuchu, bo jeżdżą, słyszą po prostu dźwięk jakichś służb. Nie wiedział, czy to są karetki, czy policja, bo nawet nie rozróżnia. I patrz, tam napierdala na rowerze, jest okej. Ludzie jeżdżą, tam dziewczyna biegła. Kurwa, biegła dziewczyna w Legisach 4F, kurwa, w słuchawkach, stary. Taka przestrzeń jest zamknięta, jest, stary. Zobacz. No ale chodzą, nie? No tu, ale zobacz, po są, tam jakby było, kurwa, nie chcę się pokazać w telewizji BBC na pewno. Nie, no, to było cię groźnie. No to groźnie. Tak, no, Terminatorze. Się boimy, nie? And handsome. Ale nie, nadal nie wiadomo, kurwa, co się stało. Co się stało? To wchodzą te informacje, nie się już uspokoić, bo należy z bieżą informacji. Kids, kurwa, o tej porze? Ja pierdolę, wiesz co, dajcie spokój. Przecież to jest daleko od Londynu, przecież to, co oni kręcą. No. Nagrali to, kurwa, pewnie w Luton. Cyrk. No, cyrk. I zobacz tych ludzi, po boku. Ja pierdzielę. Przecież to jest cyrk. I ten napierdala na rowerze, nie? Na rowerze, no. Stary, to jest za... A zobacz tych w tle, kurwa, z piwem idą w ogóle, wiesz, jest... Let's get drunk. Kolejny trzydniowy dzień, kurwa. Dosyć cyrku, naprawdę. Ale faktycznie, no, tak już zobaczył materiał, to zgrozi. No. Będzie się działo. A to chuj. Na zamknięcie przestrzeni ulicy, on sobie idzie na rowerze. No. Tam ludzie na podwórku, bo spokojnie, nikt nie biegnie, nikt nie ucieka, bo ludzie się boją. Pół godziny, godzina po zamachu. Ale ci ludzie się nie boją, zobacz na nich. On na rowerze, kurwa, idzie. Ale zobacz na tych ludzi, oni się nie boją. Nie chcą przejść po prostu przez ulicę, zaraz zobacz, nadzwyczajnie. Tak my powinni. No. Po prostu. I dramatic, czekaj, dramatic będzie. A tu już teraz zdjęcia będą leciały. O, uwaga, uwaga. Coś będzie, jakaś migiełka albo coś, no. A to chuj nic. Dobra, idziemy pić. Znaczy ja idę gotować. A ty? A ty idziesz mi pomagać, bo ktoś musi pić całą. A co chcesz od Brytoli? Mają taką kurwa dziwną. Naprawdę coś jest poważnego. No. To oni nie mam wrażenia, że wszystko takie dużo kosztują. Z jakiegoś gówna, którego prawdopodobnie nic nie jest. Nie mogę. No chłop stoi. On się prawie uśmiecha do tej pani reporterki. Stoi i po prostu widzę jego mimikę twarzy. Na zasadzie wyszedł z knajpy, chodź, bo to jest taki miarę wyjściowy, wiesz? No. On tam radował na początku, że słyszał po prostu jakieś dziwne krzyk ludzi, jakieś sygnały dźwiękowe, nie wiem, czy to karetki, czy służby policyjne. Po prostu wyszedł, zobaczył, co się dzieje. Mówią tam jakieś głupie pytania. Nie, no, po prostu nie wiem, że z tych chłopę był, kurwa, by spierdalał stamtąd.